witacie w kolejnym, piątym już odcinku magazynu Prolog. Dziś zabierzemy Was w świat fachowców, którzy od dawna pozostawali w cieniu policjantów. Ich ciężka praca sprawiła jednak, że sami stali się pierwszoplanowymi bohaterami literackimi. Zapraszamy także na rozmowę z Mariuszem Czubajem, garść książkowych newsów, listę przebojów i tradycyjnie już konkurs. Zapraszamy. Co ciekawego słychać w świecie książek? J.K. Rowling zapowiedziała rychłe wydanie czwartej części przygód Kormorana Strajka. Premiera anglojęzyczna już we wrześniu. Sposób na darmowego e-booka? Widzowie Multikina, którzy opłacają swoją rezerwację online, otrzymują teraz kod na jeden z 20 bestsellerowych tytułów dostępnych w Legimi. To doskonały sposób, żeby połączyć przyjemne z jeszcze przyjemniejszym. Jeżeli planujecie długi sierpniowy weekend spędzić w Trójmieście, koniecznie wybierzcie się na literacki Sopot. Tym razem motywem przewodnim festiwalu będzie literatura francuska. Na stoisku Pocketbook i Sopoteki będziecie mogli dodatkowo skorzystać z czytników, a także dowiedzieć się, jak wygodne jest korzystanie z Legimi. Z zapartym tchem śledzimy poczynania literackich detektywów. Nie poradziliby sobie jednak bez sztabu specjalistów, antropologów, lekarzy, profilerów, którzy niejednokrotnie sami trafiają na karty książek jako główni bohaterowie. Poznajmy niektórych z nich. Zacznijmy od dwóch serii napisanych przez jedną pisarkę. Cykl o Hubercie Meyerze, pierwszy w Polsce, którego głównym bohaterem był psycholog, profiler współpracujący z policją, przyniósł Katarzynie Bondzie sporą popularność. Drugi, zakończona właśnie tetralogia o Saszy Załuskiej, również profilerce, ugruntowała jej pozycję i stała się jednym z największych sprzedażowych hitów dziesięciolecia. Wśród rodzimych bohaterów nie sposób nie wspomnieć o Rudolfie Hańcu, profilerze powołanym do życia przez naszego dzisiejszego gościa Mariusza Czubaja. Uwielbiający bluesa, pełen traumatycznych wspomnień, zyskał tak duże uznanie, że przyniósł autorowi nagrodę wielkiego kalibru. A co za granicą? David Hunter, antropolog, który po tragicznej śmierci żony i córki w wypadku samochodowym osiadł na angielskiej prowincji, pragnąc zapomnieć o przeszłości i o swoim dawnym zawodzie. Oczywiście nie będzie mu to dane i Hunter wróci do swojej dawnej profesji. Temperance Brennan, lekarka sądowa, postać stworzona przez chyba najsłynniejszą antropolożkę kliniczną Kathy Rikes. I tak, dobrze kojarzycie nazwisko głównej bohaterki z równie popularnym co cykl książek serialem telewizyjnym. Co ciekawe, Kathy Rikes wiele motywów do swoich książek zaczerpnęła z własnego doświadczenia. A cóż może być bardziej przerażającego niż tragedie, które wydarzyły się naprawdę? Dziś waszym zadaniem będzie dopasowanie książek, których okładki za chwilę zobaczycie, do ich bohaterów literackich. Tak jak w ubiegłym tygodniu można podać tylko jedną odpowiedź, a wygrywają te osoby, które jako pierwsze udzielą poprawnych odpowiedzi do poszczególnych okładek. Odpowiedzi wpisujcie w komentarzach poniżej, a nagrodami są kwartalne dostępy do Legimi. Czas start! Które książki były najchętniej wybierane w ostatnich tygodniach w Legimi? Oto najpopularniejsza piątka. Są zmiany. Na miejscu piątym powrót do naszego zestawienia Wojciech Chmielarz i Żmijowisko, czyli thriller rozgrywający się wśród grupy przyjaciół, wydawałoby się sielskiej atmosferze gospodarstwa agroturystycznego. Cóż, pozory mylą. Na miejscu czwartym Zerwa Remigiusza Mroza, czyli ostatnia część serii o poturbowanym przez życie komisarzu Forście. Na miejscu trzecim książka, która już od dawna znajduje się w gronie tych najpopularniejszych, ale dopiero teraz dostała się do ścisłej czołówki. Wstrząsający tatuażysta z Auschwitz, czyli wspomnienia człowieka, którego na swojej drodze do piekła spotykały osoby trafiające do obozu zagłady. Na miejscu pierwszym i drugim zamiana. Ze szczytu listy spada prokurator Pauliny Świst, czyli perypetie byłego żołnierza i adwokatki, a na miejsce pierwsze powraca Katarzyna Nosowska i jej instafelietony. Dziś gościmy w Prologu Mariusza Czubaja, antropologa kultury, pisarza, autora kilkunastu kryminałów i thrillerów. Najnowsza książka naszego gościa, Dziewczynka z zapalniczką, ukazała się w maju tego roku. Jest to piąta część o profilerze Rudolfie Hańcu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy słucha pan muzyki pisząc książki? Nie, tak jak nie słucham muzyki. Słynny antropolog Claude Lévi-Strauss słuchał i owszem, nie jestem w stanie, dlatego że muzyka jest dla mnie
o wiele ważniejszym medium niż literatura. Może właśnie dlatego, że jest w gruncie rzeczy medium, jakby to powiedzieć, no, abstrakcyjnym, w tym sensie abstrakcyjnym, że no nie takim logocentrycznym, prawda, jak słowo. I w związku z tym ja od razu, by tak powiedzieć, wchodzę w ten świat dźwięku i nic poza tym dla mnie wtedy nie istnieje. Nie jestem w stanie wykonywać innej czynności. Ja nie zmywam przy muzyce, nie gotuję przy muzyce, no bo nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie. No, natomiast jeżeli chodzi o kwestie muzyczne, no to wie pani, no to też jest biograficzne. No, facet koło 50, gdy był młody, to miał boisko piłkarskie za blokowiskiem, jak dobrze poszło. Miał i co miał? Muzykę miał. No, dwa główne punkty odniesienia, tak? Nie jest przypadkiem, że gdy spotkaliśmy się jakiś czas temu w gronie takim oto, że był Marcin Świetlicki, był Zygmunt Miłoszewski i Wojtek Chmielarz, to te dwa gówniarze rozmawiali o konsolach i grach komputerowych, a my rozmawialiśmy o płytach, które ostatnio słuchaliśmy, bo to jest generacyjne doświadczenie dla tych, którzy urodzili się w latach 60. No, muzyka była i jest jak tlen. Mhm. W Dziewczynce za Paliczką pisze pan, że mordercy mają swoje rytuały, policjanci mają swoje rytuały, a czy pisarze mają swoje rytuały? Czy ma pan jakieś rytuały związane z pisaniem? Kompletnie nie. Kompletnie nie mam. Jestem strasznie nudny w tym zakresie. Miałem takie różne propozycje, zawsze tam jakieś stolik pisarza. No to jest strasznie interesujące dla czytelników. W ogóle, co tu jest w tym? Pisanie jest najmniej sexy czynnością, jaką można sobie wyobrazić. Bo człowiek siada i pisze. I nic się nie dzieje. Zapewniam, że nic się nie dzieje. Żadne natchnienia nie spływają, żadne dopusty i łaski, których by się doświadczało, też nie. Trzeba wysiedzieć swoje, mieć twardą dupę. Jak to mówił Broniewski, zicen charakter trzeba mieć i trzeba swoje wyklepać po prostu. Nie ma w tym żadnej poetyczności, żadnego romantyzmu, żadnego natchnienia. Człowieka boli to i owo, jest zaniedbany, poci się, nie goli. No i na pewno Szklana pułapka to nie jest. To nie jest film akcji. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Widzimy się już za tydzień. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć wam miłej lektury. Do zobaczenia.